Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy trochę inne auto. Mamy tutaj Land Rovera w wersji Range Rover z silnikiem V8, pojemności 4,4 litra i mocy 286 koni. Jest to auto z 2002 roku. Jak widzimy, tutaj bazuje na silniku BMW. Tutaj mamy zamontowaną instalację Lovato Fast i pokażmy elementy. Na pierwszym planie widzimy tutaj reduktor Lovato. Cały komputer, elektronika jest ukryta w pudełku, tutaj razem z komputerami benzynowymi. I tutaj widnieje tylko nasze podłączenie diagnostyczne. Tutaj widzimy jeszcze na górze dwa filtry fazy lotnej i wtryskiwacze są pod osłoną, więc nie będzie ich widać. Tak. Spalanie benzyny w takim aucie jest około 18 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 20 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 500 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 900 zł, na LPG już tylko 400 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany w tunelu środkowym, w schowku. Jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy i można go zasłonić. Zbiornik w aucie mamy zamontowany w miejsce koła zapasowego. Oczywiście na koło zapasowe nie dostaje pokrowiec. W tym przypadku mamy tutaj ogromny zbiornik 87-litrowy, czyli daje nam to około 70 litrów gazu i zasięg blisko 340 km. Tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji Lovato Fast w tym konkretnym aucie jest to koszt 4400 zł i zwrot następuje po około... Chyba nie widzę akurat. Jeszcze raz powiedz. Podsumowując, cena zestawu czy instalacji Lovato Fast w tym konkretnym aucie jest to koszt 4400 zł i zwrot następuje po około 8600 km. Dziękuję, zapraszam na kolejne.